Było gorąco na pierwszy rzut oka. Piątkowe ćwiczenia w Ostródzie na kilkadziesiąt minut zmieniły ulice miasta. To konieczność. Akcje takie jak ta pomagają ocenić skuteczność służb. Na terenie miasta zostały przeprowadzone ćwiczenia służb ratowniczych i mundurowych pod kryptonimem służby w akcji Ostróda 2017. Celem tych działań było doskonalenie umiejętności organizacji wspólnych działań w sytuacji kryzysowej. Uczestniczyły w tych działaniach służby takie jak Policja, Straż Pożarna, Areszt Śledczy, Straż Miejska, Pogotowie oraz PCK. Ćwiczenia te odbyły się przy założeniach przyjętego scenariusza. Na terenie aresztu śledczego przy ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie wybuchł pożar. Trzech osadzonych w areszcie, wykorzystując okazję, podjęło skuteczną próbę ucieczki, w trakcie której zabiło strażnika, zabierając mu broń palną. Bardzo realistycznie wyglądająca pozoracja oraz zachowanie się samych pozorantów pozwoliło wszystkim zmierzyć się z prawie rzeczywistym zdarzeniem. Tego typu ćwiczenia to doskonały poligon doświadczalny i materiał szkoleniowy dla wszystkich ćwiczących służb. To nie były łatwe ćwiczenia, ale funkcjonariusze stanęli na wysokości zadania. Oby ta praktyka nie musiała zostać przełożona w realia. Jednak gdyby tak się stało, możemy być pewni, że doświadczenie zdobyte podczas akcji przełoży się na sprawną pomoc cywilom, kiedy naprawdę będzie gorąco.